Dzień dobry. Hola. Dzień dobry. To, co mamy zainstalować, na razie zamaskowane w tym miejscu. To, co mamy uciąć, wyciąć, usunąć, znajduje się tutaj. Zabytek. Widzicie to? Jakie to cudo jest? To cudo ma wylecieć stąd. Te pompy, wszystko wyfrunie. Zbiornik na wodę zostaje. Bo zbiornik na wodę zostaje, przynajmniej na ten moment. Trzeba to, ten kocioł wyciąć stąd, usunąć, wyrzucić diabły. A następnie musimy tego ubrać. No i teraz ciekawostka jest tu w tym taka, że mamy kocioł, który jest nieubrany. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy musieli sobie go ubrać w blachy, w ocieplenie, w sterowanie i tak dalej, i tak dalej. Jak nam to pójdzie, nie wiem. Zobaczymy. A tymczasem pan Stanisław próbuje odkręcić ten zasobnik zasobnik na węgiel. Jak widać, o, zobaczcie, co tam jest. To jest bardziej popiół niż węgiel. Z tego, co wiem, bardzo duże problemy były z obsługą tego kotła. Bardzo duże problemy były z obsługą tego kotła. Tu się palić nie chciało zimową porą. Więcej użytkownik czasu spędzał na obsłudze tego urządzenia niż faktycznie na swojej pracy. Mamy nadzieję, jesteśmy przekonani, że po zainstalowaniu tego, co tutaj stoi, normalność wróci do szeregów tej firmy. Muszę wprowadzić, Stanisław, małą poprawkę, bo pokazałem sterownik Sasa, że na tym kotle jest zainstalowany, ale to nie jest żaden SAS, to jest jakiś Polspaw 20 kW, 460 kg, też kawał kloca, duży kocioł, miał 5-letnią gwarancję. Jeszcze rok produkcji by mnie interesował, czy ja tu znajdę 2017. 2017. Tu. Tu. A no? 2017. Wcale to nie jest jakiś stary kocioł. A takie cyrki. No ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, jak wygląda węgiel, który. O, rękawiczka. Jest, minęło. Jak wygląda węgiel? Gdzie jest węgiel? Popiół masz, kurde. No właśnie mówię, no jak wygląda węgiel? To jest popiół. Zwróćcie uwagę. To powinien być węgiel. Tu. No zrobiłem zadymę. Ja się nie dziwię, że ludzie nie chcą groszkiem palić. Skoro taki syf jest im sprzedawany. No ale co zrobić, nie? Ale tam zadyma jest teraz. Syf, ja nie wiem, czy mu się nie tarczą ogień. No prawdopodobnie. Jaki ty masz brzuszek brudny. No. No. A taka bardziej świetna. A zwróciliście uwagę, jaki Stanisław opalony wrócił z tych czasów? Staszek, gdzieś ty był? Z kotłowny. Ojej, piękna pogoda na dzisiaj czeka, żeby nas tu tylko nie ugotowało. Bo ostatnie dni, to nawet i w Polsce, Stanisław, gorąco było. No. Dobra. On jak żeliwny wygląda. Zwróćcie uwagę, jakie to jest wielkie. Po prostu wielki ślimak. Wygląda, jakby był żeliwny. Nie będziemy go ruszać. Dzisiaj stracił życie, więc ciort z nim. Mnie już nerwy biorą. Mnie już nerwy biorą, bo tu mamy, że tak powiem, zestaw małego Majsterkowicza. Wszystkie brachy osobno. Całość musimy sobie ubrać.
Będzie to tak wyglądało. Tu jest przód kotła. Tu mamy przód kotła, a zasobnik będzie z tej strony. Nie wiem, czy on nie przeszedł odwrotny. Już mnie to zaczyna zastanawiać. Mamy instrukcję. Windhager, tak. Tylko że w instrukcji nie ma słowa po polsku. Uczy języków obcych. Nie, no okej, okay, ja to rozumiem, natomiast dystrybucja na Polskę. Jeżeli ja nie znajdę instrukcji po polsku wśród tego bałaganu, to powiem wam tak szczerze, że będę wścieknięty i będę robił aferę. A jak znajdę, to nie będę robił afery. No nie. A w tych kartonach, Staszek, sprawdzałeś? No coś tu jest, zobacz, kurde, nie będę chyba musiał robić afery. O Boże. O, już mnie, kurczę, ciśnienie skacze do góry. Dobra. Nie, no są. Dobra. Nie mogę robić afery, Stachu. Co? Nie mogę robić afery. No to weź to na hotel teraz. Teraz weź na hotel i studniuj. Karta gwarancyjna, instrukcja montażu i obsługi. No dobra, jest wszystko. Kurde, ja chciałem zadymy narobić. Już bym mi do Justyna dzwonił. Nie, zadymę robić tak zapobiegawczo? Robić zadymę? Nie. Już parę razy w życiu tak zrobiliśmy, później to bez sensu wychodzi. Później trzeba przepraszać, tłumaczyć się bez sensu. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dobra, informacje, ważne informacje. Okej. Okay. Instrukcja obsługi. To nas na razie nie interesuje. Moduł grzewczy, dobra. My powinniśmy, instrukcja montażu i obsługi. My musimy znaleźć gdzieś, gdzie się te blachy zakłada. Bo można teoretycznie udawać, że się to rozumie. Czyszczenie i konserwacja, ładnie wszystko opisane, dobra. Czyszczenie wymiennika. Czujnik temperatury zewnętrznej. O, jeszcze nas to będzie czekać, żeby to wyprowadzać. Obwód grzewczy, dobra. No nic. To ja mam co robić. Nie lubię tego. Natomiast nie ma innego wyjścia, jak trzeba wziąć te papiery, przejrzeć. Zobaczyć co, gdzie i jak. Pozaznaczać sobie najważniejsze rzeczy. Więc ja się biorę za studiowanie dokumentacji. A więc mamy zakupy dokonane. I teraz sobie sprawdzimy, co faktycznie mamy w zestawie. W zestawie mamy kocioł, podstawowy moduł obiegowy, sterowanie dwoma mieszaczami obiegów grzewczych, CWU plus cyrkulacja, czujnikami pogodowymi, jeden czujnik mieszacza, czujnik CWU, sterownik pokojowy, przewodowy, regulator ciągu z trójnikiem 130 mm, zestaw hydrauliki systemowej Windhager, tak, w który w skład chodzi. Grupa grzejnikowa, grupa ciepłej wody, rozdzielacz, uchwyt, grupa bezpieczeństwa, mieszacz, tak? Grupa bezpieczeństwa do rozdzielacza i sterownik Master Touch. Równa się ramka ściemna. Dobra. I tyle. No ale co, ja muszę znaleźć to, co szukam i nie znalazłem. Aha, jak będzie wyglądał schemat hydrauliczny? Przy zakupie kotła otrzymaliśmy również schemat hydrauliczny. Jak to będzie wyglądało? Jest kocioł, tak? Mamy zasobnik. Jest rozdzielacz wraz z grupami pompowymi. Jedna grupa pompowa na zasobnik, jedna grupa pompowa w tym przypadku na grzejniki. I zwróćcie uwagę, ja też się z tym boksuje, z tą myślą. Firma Windhager nie chce mieć mieszania między rozdzielaczem a kotłem, żadnej ochrony powrotu, żadnych innych dziwnych rzeczy. Wielka ciekawość mnie zżera, jak to będzie funkcjonowało.
No ale nic, schemat hydrauliczny jest mega prosty. Naczynie tu, grupa bezpieczeństwa pójdzie tu. Tyle. Żadnych cyrków, żadnych cudów. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Jedna rzecz, która też nas może nie tyle zaskoczyła, co zdziwiła. Mamy wyjście zasilania tu, tak? Powrót mamy tu, nie nisko gdzieś tam, tylko powrót jest tu, ok? Kolejna ciekawostka, nie znam go dokładnej konstrukcji tego kotła, więc mogę się dziwić jeszcze. Teraz mamy tak, instrukcję, nawet zdjęcia tego kotła z palety. Zwróć uwagę, ręcznie. Kocioł stoi na palecie i mamy opis. Zdejmować boczne elementy ramy drewnianej, tak? No to niby prosty temat. I to się znajduje tu. Czyli jest. Następnie użyć desek jako desek ze skrzyni jako rampy, żeby ten kocioł można było zsunąć. Fajnie! Kurde, ja miałem zadymę robić, a my chodzi na to, że tutaj jest wszystko pisane. Nawet jak chwytać. Wszystko jest opisane. Fajnie. Naprawdę fajnie. No my tego wózka nie mamy. My tego wózka niestety nie mamy. Ale będziemy mieli paleciaka. Mamy paleciaka, więc sobie go paleciakiem przetransportujemy. Czasem padają pytania. Dlaczego jedne grupy kosztują grube tysiące złotych, inne grupy są tańsze? No i teraz tak. Nie będę tego rozbierał. Mosiężny korpus, mosiężne mocowania, mosiężne przyłącza, pompy Grundfossa Alfa 2, no i to już nam robi cenę, tak? Potężna izolacja, to też nam robi cenę. Natomiast w tym przypadku klient chciał mieć kotłownię złożoną na kotle firmy Windhager, jak również oprzyrządowanie kupiliśmy całe również z firmy Windhager, tak? Czyli wszystko co niezbędne do budowy kotłowni poza zaworami, rurami, kształtkami, etc. Wszystko kupiliśmy sobie z firmy Windhager. Staszek, to są plecy. To. Tak, wiem, tylko patrzcie gdzie jest tutaj przód. Nie, to masz od tej. To jest góra, dobrze. Tak. Nie wiem, jeszcze nie znalazłem jednej rzeczy w tychże wszystkich paczkach. Tu są plecy. Dobra, ale na razie taki nie założę, bo mnie podaję zaciskarką. Podejdziesz od góry. No nie bardzo, szczęku. No zobaczymy zaraz. Także wszystko jest pod kontrolą. Gdzie jest tu od tu? Tam leży przy tym drugim pudełku. Za tym starym śmieciuchem, kopciuchem. No nie kopciuchem. Tak, tam jest. Mnie w takich momentach chuj strzela po prostu i tutaj będzie niestety brzydki dzisiaj film i niedobry. Mamy zbiornik solarny. Co zbiornik solarny ma dwie wężownice. Jedna wężownica jest mniej więcej odtąd dotąd, druga wężownica jest mniej więcej odtąd dotąd. Jeżeli przychodzi wam gościu, nieważne, kolega, instalator, hydraulik, nieważne kto, i nie instalujecie żadnych kolektorów słonecznych, a macie zbiornik solarny, macie dwie wężownice. Spiąć te wężownice razem. Jak zasilanie na wężownicę przechodzi przez pierwszą, wychodzi, wchodzi w drugą, przelatuje i wychodzi. Nie dajcie się w balona robić, żeby wam to spinali inaczej. Niech wam to zepną w ten sposób. Jakiś czas temu zbiornik, widać, że myśmy go nie instalowali. Zbiornik zainstalowany. I teraz cuda, które kuźwa mymłoki robią. Wyobraźcie sobie teraz tak. Zbiornik ma przyłącze calowe. Ciort z tym teflonem i że na teflon jest pakuła nawijana. Pomińmy to. Zbiornik ma przyłącze calowe, czyli producent zbiornika mówi jasno instalatorowi. Zasil go rurą calową. I co instalator robi? Z salówki. Na 3/4? I jedziemy później dalej. 3/4 połączeniem. Pewnie, że tak. Taniej będzie. Później ten zbiornik się grzeje. Bóg wie ile czasu.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka. 20-kilowatowy kocioł, który tu stał, miał do zagrzania tylko tyle. Wyobrażacie to sobie? W tej chwili zrobimy to tak, żeby ten zbiornik cały wykorzystać i obie wiążownice. Więc czujnik, który jest w tej chwili wpięty do starego kotła na tej wysokości, zapakujemy go tam, gdzie jego miejsce, czyli w dolną wężownicę. I będą mieli użytkownicy tyle gorącej wody. Mimo to, że lecznica, mimo to, że tutaj prawdopodobnie silniki kąpie 40 razy dziennie. Natomiast jeżeli będą potrzebować wody dużo, na granicy 300 litrów, gorącej to i więcej, bo 300 litrów, jeżeli wodę sobie zagrzeją do 50 stopni, to 400 ponad litrów wody do kąpieli z tego powstaje i to grubo ponad 400 litrów, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Szlak mnie trafia, jak ja widzę takie rzeczy, że tu ktoś przyjdzie i tak napaprze. Przyszedł i napaprał, no ale trudno, czasem tak się dzieje. Ludzie czasem mówią, że nie mają o tym pojęcia, że nie wiedzą, jak to powinno być zainstalowane. Ty, nie tą, żeś odkręcił chyba. Jak ty tą? Pokaż. No tu mam jedno, tu mam drugie i tutaj mam. A cyrkulacja jest gdzie? A zobacz tu ręką, czy tam cyrkulacji nie ma. Cyrkulacji byliśmy tu. A zobacz, czy tam ręką jeszcze nie ma gdzieś jednej. No nie ma właśnie nigdzie. Stachu, co żeś wykręcił, powiedz mi? Tu jest, tu, to. No dobra, zostaw tą kapsel. I tu... No tu, no bo to byłoby bypass. Nie, tak. Tu masz jedną, tak? No tu mam jedną. I tam na dole masz drugą. Drugą, tak. To jest do cyrkulacji, zaślep to. Widzicie? Nawet i fachowiec Staszek czasem odkręci nie to, co trzeba i 300 litrów wody na kolana by zapuścił. No wiem, że tam, wiem. Niżej masz wężownicę, Staszku. Więc dwie wężownice. Jeszcze raz. Dwie wężownice, jeżeli są i nie macie solarów nigdzie, wykorzystać. Zmostkować, połączyć i pilnować przekroju rury. Jak jest calowe podejście, robicie calowe. Jak jest 3/4... Uwaga tutaj. Firma Windhager. Tu. Nie będzie ich widać. No niestety, może tu. O. Mamy calowe przyłącze. Zasilania, jak i powrotu. Kolejna rzecz. Mamy calowe przyłącze do tegoż rozdzielacza. Więc ja sobie nie wymyślę rurki 15 albo 3/4, bo będzie taniej. W nosie to mam. Ma być zrobione tak, jak to ktoś przewidział. Tak, jak ktoś wymyślił. Tak, jak ktoś to przebadał. Tak, jak ktoś to sprawdził, że to działa. Pamiętajcie o tym. Nie wolno. Nie wolno zmniejszać przekrojów. Zmniejszacie w ten sposób przepływy. I robicie dużo innych rzeczy niedobrych dla swojej instalacji albo dla instalacji waszych klientów, bo to zależy, kto ten film ogląda. Inwestorzy, zwróćcie uwagę na to. Tak ma być. Koniec, kropka. Nie, jest, nie, chodzi, brudny, kurwa, nie, chodzi mi, nie chodzi mi o ten twój brzuch, czy on brudny, czy nie brudny. Chciałem pokazać, zobaczcie, to są ręce w momencie, w którym trafiamy do tak zwanej kotłowni węglowej, nie? Tak. Jak trafisz do kotłowni węglowej, czarny jak diabeł. Za każdym razem. Ale to są ostatnie dni. Prawda. O, coś będzie chyba dzisiaj wieczorem. Tak. Będzie coś? Tak. No. Są to dni, w których... są to ostatnie dni, w których tak na dobrą sprawę ktoś się w tej kotłowni upaprze. Bo już tu widzimy pelet A1 Plus składowany jest, więc takich łapek już tu nikt nie będzie miał więcej. Ale kotłownia węglowa to jest masakr. Wszystko, co nie ruszysz, no, wszystko upierdzielone, upylone, wszystko w węglu. Nowego z niego nie zrobię. Ale... ale go trochę doczyścimy. Nie, Staszek? Nie pryskaj mi po nogach. Co się stało? Będziesz miał nóżki czyste. Na dwa jadę, kurde. Teraz zobaczymy, czy to ma sens w ogóle, nie? Nie ma sensu, ale ja nie mogę patrzeć na tą kotłownię, bo to jest kotłownia, która była węglowa. No i dobra, wszyscy to rozumieją. No umówmy się, nowy nie będzie. Ale... cienie są rzucane. Tu widać, gdzie jest czarny. Będzie nowy. Trochę z niego zrobimy.
Zobaczymy, czy pan inwestor zauważy. Tak, znowu czas marnujesz. Weź się za robotę. Poszła. Mamy jeszcze jedną rzecz do załatwienia i tak się zastanawiam, czy dzisiaj męczyć pana inwestora, czy dopiero jutro. Bo teraz tak. Kocioł będzie stał tu, zasobnik tu. Taki był pomysł. Nie. Kocioł, przepraszam, tu, zasobnik tu. Tak to przyszło. Natomiast na odwrót przyszło, czyli przyszedł kocioł z tej strony, zasobnik tu. Natomiast ja bym chciał zrobić to tak, czyli postawić kocioł, postawić zasobnik. Dobra, weź miarkę. 120 cm by nam jeszcze tu zostało. Co ty chcesz, żebym ci zmierzył? Tutaj, od mufy do okolana. No już biorę miarkę. Jak krzywo masz, to ci nie wejdzie. Nie robię. Działa? Masz się zamykać i otwierać, Staszek. Ale on jeszcze powinien wejść. Tak, tak, wiem. Co ty takie miny robisz? Nie, bo tu uszkodzić. To pchaj z wyczuciem. O kurde, muszę ja czuję, pan? Nie wiem. Jak chlapy, dopiero koniec. Albo chlapy, nie, albo urwie. Nie, to... Weszło? Nie weszło. O! No, sam ten wepchnij. O! Siedzi już teraz. No i bardzo ładnie. No, jest maszyneria. Nie? No. Się kable ładnie połączy jutro. Kocioł się tu jutro stawi. Jeszcze na dziś musimy doprowadzić tą wodę. Bo tu inwestor wymyślił, żeby chciał mieć w przyszłości. Co, tylko nie mam peksa 15. A do czego nam peksa 15? A czym? Mamy peksę 20. Mam redukcję. No. Daj, zobaczymy, czy mamy redukcję, Staszek powiedział. Pewnie nie mamy. Ale jak nie mamy, to wiesz, co możemy zrobić? Możemy podciągnąć sobie, zamontować dwa kolana z łapą. Tak? Zamontować dwa kolana z łapą. Apexa 16 ja ściągnąłem z busa. Patrz, jakie dziadostwa. Mówię, wezmę Apexa, żeby... Wiem, wezmę peksa, żeby się przydał, bo mówię, zawsze ktoś tam coś nawymyśla. No i się okazuje, że mamy nawymyślane. Jest 20, już ją widzę. A 15 zdjęta, ale to nic. Coś ci pokażę, ale tego nie wolno publikować. Zobacz. To już jest. Przewody już są. Komin przygotowany. Ale o tym, jak pomyślę, że to trzeba ubrać, to jest jakaś tragedia. A że to trzeba jeszcze rozbierać, to jest w ogóle jakaś historia dziwna, no ale dobra. Bo nie mam zdrowia na to na pewno. Kocioł wstawiliśmy tu wczoraj. Instrukcje składania. Rozbebeszyłem kolejną paletę. Mamy tutaj zasobnik na pelet. Zastanawiający fakt jest, dlaczego on przychodzi do góry kołami. Nie ogarnę. Dlaczego on jest do góry kołami? Tak, pewnie się znajdzie mądry, który znajdzie wytłumaczenie na to. Natomiast przyszedł do góry kołami. No, no i siłą rzeczy trzeba go odwrócić. Tak, wiem, logistyka, transport, bo jest wszystko porozbierane, bo tam są blachy, bo łatwiej te blachy było położyć na tą paletę od góry. Okej, ja to wszystko rozumiem. Natomiast przyszedł do góry kołami, no. No i trzeba go teraz odwrócić. Ktoś powie, tak, nie problem. No kuźwa, jest problem, bo trzeba to dźwigać znowu.
Do góry kołami. Nawalony był ładowacz. Zapakował. Ale ładowacza nie ma. Kurwa. No nie ma. Ale zabezpieczony co prawda jest porządnie, nie? Ja nie chciałbym, żeby ktoś to odebrał, że ja się czepiam. Nie czepiam się. Tak, znowu się czepiasz. Nie czepiam się. Tylko tak, no, jest odwrotnie. Przywieziony do góry nogami. Kurde, no. No wyobraźcie sobie, że kupujecie, głupi przykład, skrzynkę piwa i ona jest do góry nogami. No podnosicie skrzynkę, wszystko wylatuje. No, moje takie jest rozumowanie w tej chwili. Wiem, źle rozumuję. Ale jest do góry nogami, nie? Jest do góry nogami? Tu ma stop. No jest do góry nogami. Muszę go jeszcze odpiąć tutaj, bo tutaj jest przykręcony, żeby w transporcie było to wszystko stabilne, żeby tu się nic nie dyndało. No i faktycznie się nie dynda. Natomiast muszę to odpiąć. No. Nie da się bez tego ruszyć. Więc spróbujemy dalej. O, to jest tak, jak ja bym sobie to pudełko otworzył tak. No kurde, ono ma być tak otwierane, bo inaczej będzie kiepsko. Tam widać komorę spalania. To jest miejsce od góry kotła. I tam widzimy retortowe palenisko. Chyba retortowe, tak mi się wydaje. Następnie tu mamy... Wchodzą nam spaliny tędy, tu. Pikują w dół przez szereg zawirowywaczy. Następnie kolejnymi, jak widać, które mocno mają hamować spaliny, żeby tam się pyły dopalały, żeby tam wszystko w środku się dopaliło. Następnie poprzez wentylator wyciągowy spaliny zostaną wyprowadzone do komina. Tu jest możliwość, w instrukcji obsługi tak wynika i faktycznie konstrukcja tego mówi również o tym, że zamawiacie sobie z czopuchem górnym, czyli z przyłączeniem górnym. Następnie możecie to przełożyć, cztery śrubki, wypchnięcie blachy, przełożenie tego, obrócenie tego wentylatora spowoduje, że będziecie mieli czopuch z tyłu. Natomiast zwróćcie uwagę, 130 mm, a tak w środku na dobrą sprawę, ile tego tylko jest. Więc ten wentylator będzie musiał tu robić bardzo dużą robotę. Tak? Tak wygląda kocioł w środku. Blaszka. Zobaczymy jeszcze, jak on w środku wygląda z tej strony, bo później zapomnę tego nagrać i będzie problem. Tu mamy kocioł wewnątrz. W tym miejscu nam będzie spadał pelet do całego paleniska. Spód, sam spód paleniska jest otwieralny. Co to znaczy? To znaczy, że będzie się otwierał podczas czyszczenia i wyrzucał resztki na dół. Dlatego tak cholernie ważne jest to, aby kotle palić porządnej jakości peletem. Bo jak się wam tam spieki zrobią na tych rusztach na dole, rusztach, no nie rusztach, w tych miejscach na dole palnika i to się przyklei, no to może to się nie oderwać. Trzeba będzie tam rączkę włożyć. Natomiast my się bierzemy jeszcze za wodę. Staszek dociąga wodę, bo inwestor, tak jak mówiłem, coś nam wymyśli i nam wymyślił. Chcę mieć jeszcze ciepłą, zimną wodę do mycia łapek tutaj, więc najpierw ta woda, później zaczniemy składać ten kocioł razem z palnikiem, razem, przepraszam, razem z tym zasobnikiem. No i tyle. Składam tą część, ona mi jest w tej chwili niepotrzebna. Gdybym miał ochotę to zamieniać, ten czopuch tylny, to bym zamieniał, ale na ten moment twierdzę, że nam to niepotrzebne, bo kocioł nam zejdzie dużo niżej, więc się powinniśmy z połączeniem kominowym zgrać.
Zaczęło się izolowanie. Kocioł mamy zespolony razem z podajnikiem. I teraz tak. Na przyszłość dla osób, które to będą kiedykolwiek robić, to trzeba by było zacząć od tego, że tu w tym miejscu jest śrubka. Sam podajnik, sam zasobnik w tym miejscu ma takie żółte znaczniki i żółty znacznik jest również tu, więc zakładacie go na takie dwa zęby. Jeden ząb jest z tej strony, drugi, jeden ząb jest z tej strony, drugi z drugiej. Nie będzie tego widać chyba. Albo będzie widać, jest. Ok, zakładacie. Następnie dociągacie w tym miejscu do oporu śrubę. Ona dotąd tu była. To wszystko było wysunięte. Więc ściągacie to, wówczas zasobnik sztywnieje. I tutaj gdzieś od spodu, o tu, widać śrubę. Ta śruba również jest w zestawie. Tą śrubę również trzeba było sobie wkręcić, żeby połączyć na sztywno dwa elementy, jeden i drugi. Przewody nam zostają do rzucenia, jak również obudowy. Sterownik pokojowy musimy dociągnąć po przewodzie do środka. Postaramy się również dociągnąć internet przewodowo. Mamy go tam za ścianą. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. Przewód musimy internetowy dzisiaj zdobyć. Jeszcze. I trochę kabelków dociągnąć tutaj do kociołka. Dlaczego jęczę? Dlaczego marudzę? Musisz zostać do końca tego wideo, bo nie zrozumiesz. Nie zrozumiesz, o co mi chodzi. Nie powiem, jakie to zrobiliśmy. W każdym razie lecznica jeszcze jest nienapełniona wodą. Mamy napełnioną wodą kocioł, jak również wężownicę w zbiorniku na wodę. Tak? To już sobie śmiga. Widać, że pompka goni wodę. Komin zaizolowany, tak jak sobie panowie z Windhagera tego życzą, żeby to zostało zaizolowane. Zostaje nam jeszcze kilka rur do izolacji i będzie można myśleć o składaniu kotła, jak również uruchamianiu tego zestawu. No dobra, ten układ mam na pewno odpowietrzony, bo jak widać, wszystko śmiga. Jak to śmiga? 35 W na ostatnim biegu. O, waty mamy, proszę bardzo, na doleci do 35 W, doleciała. 1800 litrów na godzinę, 1900, prawie 2 metry sześcienne na trzecim biegu jest w stanie przetłaczać wody na godzinę. Teraz bardzo istotną rzeczą jest to, że przy pompach to już nie chodzi tylko o tą alfę dwójkę tego Grundfosa, tylko nawet przy tych wiloparach, które stosujemy, niektóre pompy zostawiamy na trzecim biegu, tak jak pompę na przykład kotłową. I teraz zobaczcie, 2 metry sześcienne wody na godzinę przeleciałoby przez kocioł, a w tym przypadku przeleci przez wężownicę, gdyby tak to zostało ustawione. Teraz zwróćcie uwagę, że ta jednostka musi mieć możliwość zagrzania takiego zbiornika, takiego bufora czy takiej instalacji, w uzależnieniu od tego, gdzie to będzie ta pompka ganiała wodę. Tak? Więc przepływy. Czasem ludzie krzyczą, biegają o przepływy, że te przepływy mają zbyt małe, zbyt duże i tak dalej. Odpowiednia pompka, odpowiednia średnica rur. Naprawdę można ganiać bardzo duże ilości wody. Teraz zwróćcie uwagę, są również biegi takie zwykłe, standardowe, 3, 2, 1, czyli bez żadnego ciśnienia, bez żadnego stałej prędkości obrotowej. Teraz zwróćcie uwagę, ta pompka idąc na jedynce w tej chwili to jest 6 metrów sześciennych, przepraszam, 60, czyli 600 litrów, 60. Pół metra sześciennego, tak? W tej chwili. Na jedynce.
Ma boiler, w moim odczuciu, w zupełności wystarczający bieg. Teraz zwróćcie uwagę, w tym miejscu, ja to jutro może będę rozmawiał o ochronie powrotu. Natomiast w momentach, w miejscach, w których wykonujemy ochronę powrotu, ja czasem mówię, że teraz to będzie fajnie widać. Suma wydajności pomp, czyli tych dwóch po części instalacyjnej, musi być większa niż po części kotłowej, musi być mniejsza niż po części kotłowej. Jeszcze raz. Suma wydajności pomp, czyli jeżeli ta podaje pół metra, ta podaje metr sześcienny, to pompa kotłowa musi zrobić więcej niż 1,5 metra sześciennego wody na godzinę, żeby zabulgotać w kotle, żeby podmieszać wodę w sprzęgle. Tu sprzęgła nie ma, tak? Tu jest rozdzielacz, tu sprzęgła nie ma. Firma Windhager nie oczekuje od instalacji ochrony powrotu. Dlaczego ją nie wykonałem? Bo mi nie wolno. Tu innych rzeczy na instalacji również nie ma, których nie będę mówił, że ich nie ma. Po prostu firma Windhager pewnych rzeczy nie chce widzieć na swojej instalacji. Tego nie ma. Zainstalowana jest kotłownia tak, jak mówi o tym schemat firmy Windhager. Czy on jest dobry? Tak, jest sprawdzony. Na pewno działa. Widzicie? Damy autoadapt. Nie, jeszcze raz oblecę wszystko dookoła, po to, żeby pokazać na dwójce, że na dwójce tej wody będzie gonione dość sporo. 1300-1400 litrów wody na godzinę. Ok. Mamy na pewno ten układ odpowietrzony łącznie z całym, z całą wężownicą. To mi na dziś wystarczy. Kończymy, sprzątamy, zbieramy parkiet. I jedziemy odpocząć. Bo to już dzisiaj jest późno. Bardzo późno. Dzień trzeci i mamy nadzieję, że ostatni. Nie mamy nadziei, tylko tak będzie. Układ napełniony wodą po części grzejnikowej, czyli centralnego ogrzewania. Stanisław w tej chwili grzejniki odpowietrza. Ja pilnuję sobie ciśnienia. Zostało nam z 15 metrów rur jeszcze do otulenia, zaizolowania. Dziś około godziny 8.20, 8.30 ma przyjechać serwisant firmy Windhager. Po co nam serwisant? W warunkach gwarancji jest zawarta klauzula, że aby klient miał gwarancję, firma Windhager dokonuje autoryzowanego uruchomienia, ale jednocześnie są punkty kontrolne, które pan serwisant powinien skontrolować, czy my wykonaliśmy prawidłowo i zgodnie z zaleceniami instalację w kotłowni, zgodnie z zaleceniami firmy Windhager. I teraz my sobie będziemy oczekiwać na pana serwisanta. Ma się jeszcze pojawić tutaj w dniu dzisiejszym gość specjalny. Jak tam Stanisław idzie? Staszek, jak idzie? Ale musi być. Słucham? Pewnie tak. Powiedz, nie ma nigdzie. A tam byłeś? No. A tu? No idę tu właśnie. Bo po tym rozdzielaczu będziesz widział, ile jest grzejników, a w ilu byłeś? Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem grzejników. No policz. Jed. No i jeszcze jeden jest ten siódmy. No to jest nad tobą. Tu masz. Siedem grzejników. Więc gość specjalny? Gościem specjalnym będzie gościu, który prowadzi kanał firmy Windhager na YouTubie. Jest to człowiek, który zajmuje się w moim odczuciu szeroko pojętym marketingiem, ale i nie tylko. Jest to facet, który odbiera telefony, jak również jest w stanie wam dobrać, doradzić, wytłumaczyć. No, mam nadzieję, że pan Justyn również się tu pokaże w dniu dzisiejszym. Przynajmniej takie są zapewnienia. Dla nas to jest trzeci dzień.
i dzisiaj będziemy uciekać do domu. Mamy godzinę w tej chwili 7 rano, więc mamy nadzieję, że o 15 nas tu już nie będzie. Jak będzie wyglądała kotłownia po wszelkich pracach, jak ten kozioł będzie wyglądał ubrany, bo w tej chwili dużo elektroniki na nim leży, to również zobaczycie jeszcze podczas tego wideo. A to jest moment, którego no nie lubimy. Mało hydrauliczny temat. Tam Stanisław wewnątrz walczy, a ja dzisiaj za świstaka robię. Zawijam sreberka. Patrzcie, jak się Stanisław relaksuje. Indiańska muzyczka. A ja. To tak, powiem ci, że jaką ty dziurę tu masz. Kurde, bo widzowie powiedzą, że cię, że nas nie stać na koszulki. Rozerwać ci to? No bo mnie szarpiesz. Ty kurde, zaraz ci tu dziurę zrobię. Gdzie żeś się znowu porwał? Kupi drugą. No, pewnie. Stanisław indiańską muzyczkę słucha, to takie bambuszowe te fujarki, nie? Nie, fujarki, zaraz ktoś śpiewa, będzie kurde ten. No, fujarka to jest. No ale na takich bambuszowych instrumentach no tak grają, nie? Tak. Ale muzyczka, ty ciebie. Pięknie. Zestresowałeś mnie, koszulkę porwałeś i robię się odstresować. Znowu moja wina. Powiedzą, żeby dać panu Stanisławowi w końcu spokój. Ja mu nic nie robię. Zobaczcie. Marzena go w domu szarpie. Ja w domu tej koszulce chodzę. A, on w domu tej koszulce chodzi. No niestety, no. Wyjściowa koszulka. Kocioł zaczyna nabierać kształtów. Instalacja silnika, który będzie napędzał podajnik. Więc tak jak powiedziałem, odwiedzi u i odwiedzi nas technik serwisu firmy Windhager, pan Łukasz. Witam. Pan Łukasz się zajmie w tej chwili przewodami, kabelkami, które podociągaliśmy, które w dalszym ciągu dociągamy. To sobie teraz podyskutujemy, co tu faktycznie będzie instalowane. A więc dla mnie to jest moduł rozszerzeniowy, natomiast jest to urządzenie, które będzie zarządzało tymi obiegami grzewczymi, które są za moimi plecami, jak również będzie to zarządzało sterownikiem pokojowym, który podepniemy. Będzie to również zarządzało dla nas pogodówką, bo kocioł będzie współpracował z temperaturą zewnętrzną i to dość chyba istotne jest przy kotle firmy Windhager, abyśmy mieli sterownik zewnętrzny, czujnik zewnętrzny. Musi być, jeżeli go nie będzie, nie da się tego uśrednić, on wtedy widzi cały czas 0 stopni, więc przy 0 stopni jest cały czas zapotrzebowanie na ciepło. Rozumiem, czyli będzie pracował z dużym zapotrzebowaniem na ciepło, będzie nieekonomiczny i tyle. Boiler również pod to podpinamy, a to urządzenie będzie komunikowane z automatyką już kotla bezpośrednią, która znajduje się tutaj, jak pan serwisant słusznie zauważył. Nie jeden laptop, którego mamy w domu, nie ma tak dużej płyty głównej. Jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Ja już bym chciał pokazać, że... Teraz kompensacja idzie, zapełnienie całego ślimaka, tak, całej pełnej przestrzeni. Mhm. I pierwsze to... Rozmawiamy teraz o tym, żeby podać pelet z zbiornika na ślimak i uzupełnić cały ślimak peletem. Tak, dokładnie. Dobra. Pierwszy raz wlatuje do worka i wraca z płotem do komory. Drugie dopiero pełne 6 minut. Wartość, która wyjdzie, mnożymy razy 10, to jest wydajność podajnika na godzinę. Mhm. Przy pełnej mocy, przy 100% mocy. I tą folią będziemy rozpalać. Ja, no na pewno. No jak tą folią będziemy rozpalać, to właśnie to chciałem pokazać. Folia w Windhagerze musi być. Nie, ja się tego tam jakoś nie wiem. O, i teraz tutaj faktycznie, jak on tak poda, zapałeczka, nie? Ta folia ruszyłby. No uzyskamy. Tak. Wcześniej wspominałem, że będziemy mieli gościa specjalnego. Jak go nie kojarzycie, to u góry w tej chwili się pojawi link do filmów z Justynem. Gość, który pokazuje dość szeroko kotły firmy Windhager i urządzenia grzewcze firmy Windhager, a nie tylko kotły, tak? Więc będziecie mogli się zaprzyjaźnić również z tym gościem. A, dzięki bardzo za reklamę. To nie reklama, jeszcze raz trzeba to sprostować. Nie jest to żadna reklama, jest to polecenie po prostu normalnych ludzi. I tyle. Kaszu, to może jeszcze jedno mam pytanie do ciebie.
Stanisław będzie hałasował. No niech hałasuje, trudno. Staszek, wstrzymaj chwilę ogień, proszę. Analiza spalin. Powiedz mi, w jakim celu jest to wykonane w tej chwili? Po co nam to, po co wam to, po co to użytkownikowi? No, żeby uzyskać piątą klasę, muszą zostać spełnione warunki, tak? Jak i lotne związki tlenku, węgla, taki tlen musi być na odpowiednim poziomie. Pomiar ciągu kominowego, dlatego mamy zamontowany też regulator ciągu. Wszystko musi być zgodne z dokumentacją techniczną producenta. Więc tutaj nie ma żadnych ustępstw, wszystko musi być zgodnie z tym, co producent sobie życzy, tak musi zostać wykonane. Jeżeli są jakiekolwiek ustępstwa, coś się nie zgadza, w naszym celu jest to poprawienie tego, żeby było jak najbardziej zbliżone do tego, co oni wymagają. Super. Za oknem bardzo wysoka temperatura, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby grzać tym kotłem dzisiaj pół dnia, ale zwróćcie uwagę, jesteśmy co najmniej po 2 godzinach palenia i tutaj jest śnieżno-biało, pyłku trochę. Tyle. Kocioł w tej chwili wygaszony, woda nagrzana. Kocioł zamykamy. Za chwilę wam pokażę, jak ta kotłownia faktycznie wygląda. Drzwiczki otwarte. Kotłownia ukończona. Kocioł zainstalowany. Serwisant pojechał. Justyn, dyrektor sprzedaży firmy Windhager, również pojechał. Jeszcze raz dziękuję za wizytę. W górnej części wam się w tej chwili pokaże link do moich rozmów z Justynem, jak ja to widzę, jak ja widzę i postrzegam tenże kocioł. Z osobą, które mnie obserwują, oglądają wideo na moim kanale, mogę powiedzieć tak. Trochę pomiałczałem na temat tego kotła. Trochę ponarzekałem, jaki to on zbój i sprawia mi kłopoty, jeżeli chodzi o rozebranie, ubranie i tak dalej. Natomiast ja to celowo robiłem. Jest to tak przemyślana jednostka, że daleko je szukać. Co to znaczy? Po kolei. To, że zbiornik był do góry nogami, inaczej się go nie da przewieźć. Natomiast jest to zrobione w ten sposób, że później odwracając go, mamy go praktycznie podstawionego pod sam kocioł. Gra i buczy, wszystko pasuje do siebie. Łatwość złożenia tego w instrukcji jest krok po kroku opisane, jak można ten kocioł ubrać i rozebrać, czyli w drugą stronę czytając instrukcję. Kolejna rzecz to jest taka, automatyka tego kotła. Automatyka tego kotła mówi jasno i wyraźnie, że użytkownik ma za zadanie sypać pelet i od czasu do czasu wyczyścić ten kocioł. Temperatura zadana kotła, temperatura zadana obiegu grzewczego. Wszystko kocioł sobie robi sam. To znaczy, użytkownik ma wpływ na temperaturę panującą w budynku, użytkownik ma wpływ na temperaturę wody użytkowej. Natomiast parametry pracy kocioł dobierze sobie sam. Zamknięta komora spalania, się nic do środka nie wrzuci. Tu ma być tylko dostarczony pelet. Gdy klient otworzy kocioł, kocioł się zatrzyma. Nie będzie pracował. Więc ingerencja wasza, użytkowników, w takie urządzenia, jakie jest za mną tutaj, kocioł firmy Windhager, jest znikoma. Waszym zadaniem jest kupić pelet, wsypać pelet, wyczyścić kocioł i cieszyć się życiem.